Wszystko, co nasze Polsce oddamy. To są słowa jeszcze z początku XX wieku, jeszcze sprzed odzyskania niepodległości. Jeszcze. I one oddawały to było przesłanie, które rzeczywiście dobrze oddawało naszą ówczesne jakieś takie marzenia czy przekonania młodzieńcze. To potem to pozostaje na całe życie. W każdym razie ja mogę powiedzieć, że w tym co robiłem, czy w tym, co mogłem robić, prawda, bo to różne rzeczy się, różne się losy układały, to ta pamięć o takich pierwszych, jeszcze może trochę młodzieńczych, czy późno dziecięcych, młodzieńczych jakichś przekonaniach, czy ideach, które się wnosiło z domu, czy ze środowiska koleżeńskiego, takiego harcerskiego, a później już trochę bardziej dorosłego, kiedy miało się do czynienia z ludźmi o podobnych przekonaniach, o podobnych celach życiowych, no taki jak chociażby dzisiejszy jubilat, prawda, który był trochę ode mnie starszy, no niewiele, 5 lat tylko, więc, prawda, ale jednak to bardzo pomagało w działalności takiej, czy w jakiejś wyborze, czy unikaniu ślepych zaułków, powiedzmy, w postawie, czy w stosunku do ludzi. Także Polska ma sens, no, ma sens, ogromny sens.